Witam wszystkich w kolejnym filmie. Tym razem nagrywamy aplikację WebTop. Podłączę teraz telefon do stacji dokującej. Wybiorę tryb dokowania WebTop. I włączyła nam się nasza aplikacja. Cóż widzimy? Na górze mamy informację o tym w postaci ikony, że telefon jest podłączony do stacji dokującej. W prawym górnym rogu mamy różne opcje ustawień. Możemy zalogować się do naszego konta Google, możemy zmienić ustawienia paska aplikacji, wyświetlania, powiadomień, wygaszacza ekranu i usypiania, klawiatury i myszy, które są tutaj podłączone przez Bluetooth, żeby mi się wygodnie korzystało z tego programu, drukarki, ustawienia związane z siecią, ustawienia związane z wydajnością, w tym obsługa menadżera pamięci i menadżera przestrzeni dysku. Informacje ogólne dotyczące także pomocy, możemy także przejść do trybu uśpienia. Mamy także od razu możliwość włączenia GPS-u. Ustawienia związane z Bluetooth, mam tutaj, jak widzicie, podłączony telefon do myszki i klawiatury Bluetooth, która była w zestawie Work and Play Kit. Ustawienia związane z siecią Wi-Fi, ustawienia związane z siecią komórkową, opcje baterii, w tym użycie akumulatora. Oczywiście wybieranie wszystkich tych opcji przyłącza nas do widoku mobilnego, który, jak widzicie, troszeczkę się wczytuje. Ogólnie, co zaraz sami zobaczycie, cały WebTop działa bardzo wolno i bardzo zamulasto. Co zauważył też mój kolega, u którego teraz jestem, który użyczył mi tego monitora do testów. Dalej mamy ustawienia głośności oraz ustawienia związane z datą i godziną. Oczywiście ustawienia, wszystkie te opcje, które są tutaj dostępne, przenoszą nas do widoku mobilnego, o czym już wspomniałem. Zobaczcie na przykład może ustawienia daty i godziny. Czyli jest to widok w landscape tego, co pokazałaby nam sama Motorola Atrix. Motorola Razor. Tak, to jest widok mobilny. Widok mobilny jest dostępny od razu tu na dole. Tutaj na pasku tych aplikacji, które możemy sobie dodawać i dowolnie edytować. Widok mobilny, tak jak wspomniałem, jest to widok telefonu. Wszystkie mamy tutaj opcje dostępne, które są na telefonie. Możemy oczywiście wrócić do pionu i używać sobie go w takiej formie. Przejdźmy do Landscape. Kolejna rzecz to skrót do aplikacji telefonu. Oczywiście w widoku mobilnym, skrót do kontaktów. Czyli jak widzimy, dwa okienka dalej. Skrót do wiadomości. Tutaj nam się u góry włączają te wszystkie okienka, które możemy zamykać. Skrót do odtwarzacza muzyki. Muzyka oczywiście gra, mamy tu podłączony telefon do głośników. Za chwilę włączmy jakąś piosenkę. No jak widzicie, to troszeczkę wolno wszystko działa i dlatego mogłem przed chwilą od razu włączyć dźwięku. Kolejna rzecz to, no zminimalizuje nam się, to jest skrót do galerii. Widzimy, działa to. No to akurat płynnie, chociaż notę zdarzają się różne przecięcia. Kolejna rzecz, którą sobie tutaj dodałem, to jest YouTube, ale to dodam za chwilę. Pamięć masowa. Tu akurat widok mamy nie w trybie telefonu, ale w trybie takim oto, jaki widzicie, pełnoekranowym. Mamy tutaj opcje dostępne przeglądu pamięci masowej, pobranych plików, dokumentów Google, wszystkich obrazów, plików multimedialnych oraz plików wideo. Może jakiś obrazek. Może tapeta, którą miałem ustawioną wcześniej na telefonie. Widzimy, chwilę to się ładuje. Nawet dłuższą chwilę. No jest, no brawo. Co ciekawe, widok otworzony jest w przeglądarce Mozilla, do której za chwilę dojdziemy. Włączmy jeszcze plik wideo, który tutaj mamy. Użyjmy standardowego odtwarzacza. To już jest w widoku mobilnym. Jakiś tam film, który nagrywałem jeszcze, testując Razor.
Kolejna rzecz to jest skrót, który uruchamia nam się w Mozilla. Jest to skrót do aplikacji urządzenia laptop. I on się nam za chwilę uruchomi. Jak widzimy, to chwilę trwa. Podświetlana jest ta ikonka. No, śmiało. Podświetlana nam się ikonka tak samo jak przy otwieraniu, a ona cały czas była otwarta tutaj w karcie. No, dziwna rzecz. Tutaj mamy dostępne różne serwisy, takie jak YouTube. To co widzicie, ja wam nie będę tego przeczytał, bo nie widzę sensu. Z tych opcji możemy korzystać, korzystając z aplikacji WebTop. No i właśnie, aplikacja Firefox, czyli wszystkim znana przeglądarka internetowa. Nie różni się ona zbytnio od tego, co oferuje nam wersja komputerowa. Mamy wszystkie opcje dostępne w typowej przeglądarce i tutaj nie ma o czym mówić. Jest, nie, przeglądarka jest ok, wpiszmy może jakiś adres, przejdźmy może na witrynę wirtualnej Polski. No i tak jak widzimy, wszystko nam się szybko załadowało. Wszystko jest fajnie obsługiwane. Wracając do paska na dole, możemy go dowolnie konfigurować. Klikając tutaj w prawym dolnym rogu na przycisk, po prawej mam tu widok, na przycisk od skrótów paska aplikacji. Dodajmy zatem, możemy dostosować skróty właśnie w tym widoku tu na dole oraz skróty w przeglądarce Firefox. Dodajmy może tego YouTube'a, którego przed chwilą usunąłem. OK. No jak widzimy, pokazał nam się tutaj. Możemy sobie dodawać wszystkie aplikacje zgodne z naszymi osobistymi preferencjami. No i mamy jeszcze skróty do Firefoxa. Dajmy nazwę WP. Adres URL. Dodamy. Nie mamy już skrót, który otwiera nam od razu stronę internetową w przeglądarce. Kiedy klikniemy prawym klawiszem myszki, włączymy ustawienia App Tray, możemy zmienić rozmiar tego paska. Może on być większy. O, może być mniejszy. Czyli taki malutki, może nam się także automatycznie ukrywać. I nie ma. Zjedziemy na dół, to on się nam wtedy pokazuje. Ale ja wyłączę tą opcję teraz. Kolejna rzecz to jest przełącznik okien. Wszystkie włączone aplikacje możemy za pomocą tego odnośnika podejrzeć. Ohoho. Wycina mi tu strasznie. Mam aktualnie włączony widok mobilny oraz jedną stronę internetową. Widok mobilny ze znakiem zapytania. Nie wiem dlaczego. Więcej otworzonych aplikacji, więcej otworzonych okien, to oczywiście te pozycje nam się tutaj pokażą. Możemy także, klikając prawym przyciskiem myszy gdzieś tu na środku, użyć tapety standardowej urządzenia oraz zmienić tapetę. Co ciekawe, możemy włączyć tapety, których ja nie widziałem w telefonie. Są to chyba tapety, które dostępne są tylko w aplikacji WebTop, dostosowane do tej rozdzielczości. Nie wiem, użyjmy może tej. Cóż, WebTop pozwala nam na przeglądanie internetu, jakichś różnych plików, które znajdują się w telefonie. No jest to aplikacja, która działa ogólnie wolno. W następnym filmie zobaczycie, jak działają gry na WebTopie. To na razie tyle, dzięki.